Cześć, witam Was bardzo serdecznie z netdeski do prasowania. Właśnie włączyłam żelazko i pomyślałam, że przy okazji w międzyczasie się pomaluję. Moje żelazko już się nagrzało, ja nie zdążyłam się jeszcze pomalować. Powiem Wam przy okazji, co dzisiaj nałożyłam na twarz. Oczywiście się wykąpałam. Film o mojej rutynie włosowej będzie już bardzo niedługo. Teraz serum z kwiatem hialuronowym od Alchemia Needles No More. O tak. Następnie krem Perfect Balance. Też z Alchemii. Zapomniałam Cię nałożyć krem pod oczy. Ale właśnie do tego zorientowałam się, że potrzebuję tutaj więcej korektora. Jako podkład dzisiaj użyłam nowość w mojej kosmetyczce Fridge Fabulous Face, który tak wygląda. I na razie jeszcze jestem w fazie testowania. Widzicie w tym momencie, jak wygląda na mojej twarzy. To jest taki bardzo naturalny krem, który wyrównuje ton skóry. Troszeczkę bronzera i tusz do rzęs. I to tyle na razie, może później coś jeszcze dołożę, ale w tym momencie, tak jak mówię, moje żelazko już jest gotowe, żeby prasować. I pomyślałam, że porozmawiam. Jest sobota, 1/3 moich mężczyzn jest w szkole polskiej, 2/3 moich mężczyzn jest teraz w... śpią. Także mam chwilę, żeby właśnie poprasować troszeczkę. Dzisiaj mamy dość intensywny dzień potencjalnie. I... Znaczy będzie, tak mi się wydaje, że będzie to się intensywne i musimy załatwić kilka spraw. Chciałam Wam, planujemy taki mały remont i chcieliśmy właśnie pojechać gdzieś, żeby sprawdzić materiały. I trochę się waham właśnie, bo byliśmy w jednym sklepie i Pan nas troszeczkę wyprowadził, nie z równowagi, tylko wyprowadził nas z naszego toku myślenia i muszę właśnie poradzić się jeszcze może kilku osób, specjalistów, czy będziemy w stanie to zmienić. Chcemy na pewno, jak patrzę teraz w kuchni, zmienić naszą płytkę elektryczną na indukcję, to na 100%. Tylko mamy ogromny problem, bo mierzyłam już wszystko. Ja już to robiłam, mierzyłam chyba 3 lata temu w Polsce, kiedy byliśmy w Polsce. Indukcja chyba jest o wiele bardziej popularna niż tutaj w Wielkiej Brytanii. I wiecie co, muszę... mamy problem, bo mamy dość specyficzny rozmiar tej naszej kuchenki i niestety dość duży limit z tego powodu. Także mam nadzieję, że uda nam się znaleźć coś, co będzie spełniało moje oczekiwania i nie będzie kosztowało, wiecie, fortuny. Ale to coś, co na pewno chciałabym, żeby nam się przydało. Przy okazji, słuchajcie, prasuję naszą lnianą pościel. Nie prasuję zazwyczaj, w pościeli nie prasuję zazwyczaj kołdry, puszewki na kołdry, tylko poduszki, bo lubię właśnie, żeby były takie ładne. I te są piękne, to jest linen. Jeżeli szukacie prezentu na święta, to to jest jedna z takich dobrych, moim zdaniem, propozycji. I także tak będzie dzisiaj nasz wyglądał dzień. Chcę Wam pokazać zaraz, jak skończę prasować, coś, co przyszło do nas w tym tygodniu i jestem bardzo zadowolona. Jest to prezent zarówno dla moich dziadków, przepraszam, dla dziadków polskich i angielskich. I to też po raz kolejny fantastyczny, moim zdaniem, pomysł na prezent, jeżeli nie macie jeszcze. Wczoraj był czarny piątek, czyli Black Friday, tradycja. Przyjechała do nas zza oceanu, ze Stanów. Jest to taka właśnie super podobna okazja do tego, żeby kupić rzeczy taniej po święcie dziękczynienia. I powiem Wam, że wszystkie firmy w tym roku chyba, które ja znam właśnie, oferowały jakieś super zniżki, nie wiem, spuściście się na coś, dajcie mi znać. Ja pokazywałam na Insta, że jestem, jak smutne jest moje życie mamy, że zdecydowałam się na komplet nowych naczyń. W sumie ja kupiłam je już może 4 dni temu, czy wcześniej jeszcze przy tym, bo widziałam, że były bardzo dobrej okazji. Polowałam na nie już jakiegoś czasu i tutaj wstawię Wam zdjęcie. Mam nadzieję, że będą nam dobrze służyć. Ja już skończyłam prasować i korzystając z okazji, że chłopcy jeszcze smacznie śpią, pomyślałam, że pokażę Wam prezent, o którym wspomniałam wcześniej, który zamówiłam dziadkom. O, przepraszam, kamera się rusza. Patrzcie, jak pięknie słońce dzisiaj świeci w Londynie. Pewnie jest mroźno, ale tak jak najbardziej lubię. Muszę Wam teraz to pokazać i schować, bo James już wypatrzył i wyobraźcie sobie, że już się wygadał moim rodzicom, co przygotowałam. A to miałabyś niespodziankę. I mamo, tato, nie oglądajcie tego filmu. I są to fotoksiążki, które zamówiłam właśnie dziadkom ze strony printu. I popatrzcie, to jest ta dla angielskich dziadków z naszej sesji zdjęciowej, która była rok temu. Jeszcze palcik i Aleksander był malutki, sesja świąteczna. A tutaj z tyłu mam też sesję
już bardziej aktualną, chociaż te zdjęcia tutaj jeszcze Aleksander był w planach, ale jeszcze go na świecie z nami nie było. I na stronie printu, z której zamówiłam ten album, możecie wybrać sobie rodzaj okładki, rozmiar okładki, rodzaj papieru, na jakim chcecie, aby wasze zdjęcia były wydrukowane. Ja wybrałam mat i muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, bo jest naprawdę super. Jak tylko zobaczyłam, miałam zrobić taki film, bo właśnie otwieram otwieranie na żywo, ale nie mogłam się powstrzymać i otworzyłam i po prostu od razu oczy mi się zaświeciły, bo to jest coś po prostu przepięknego. Mi się wydaje, że dużo z nas w tym momencie robi zdjęcia sobie i zazwyczaj one są albo w telefonie, albo właśnie w komputerze i wiele z tych zdjęć po prostu zapominamy po jakimś czasie i nie mamy właśnie czasu, żeby może nawet je wszystkie przeglądać. Ja przeglądając zdjęcia w komputerze odkryłam tyle perełek, których po prostu zapomniałam i starałam się wybrać te, które są takie najbliższe nam po prostu takie właśnie wyciągnięcie albumu, który stoi na półce, moim zdaniem jest łatwiejsze i na pewno się ucieszą dziadkowie. Taki prezent też jest fajny dla waszego partnera, dla partnerki, dla przyjaciółki nawet ze zdjęciami z waszych wspomnień. I oczywiście do wyboru są różne szablony. Ja tutaj będę sobie przeglądać. To jest na przykład strona dedykowana chłopcom. To jest Alusia, tu jest James od maleńkości, tak jak się nazywał. I tak jak mówię, są do wyboru różne szablony. Ja wybrałam ten dla dziadków, bo moim zdaniem jest, najbardziej mi się podobała jego estetyka też. I mam dla was, słuchajcie, zniżkę 47% na zamówienie takiej właśnie fotoksiążki i zostawię oczywiście link na dole wam i on będzie ważny przez 2 tygodnie od momentu, kiedy pobierzecie go, kiedy się jak gdyby zalogujecie. Moim zdaniem to jest przepiękny pomysł na prezent, który będzie, wiem o tym w naszym przypadku, bardzo często wykorzystywany i kiedyś albumy do zdjęć były ze zdjęciami, które trzeba było wcześniej wywoływać, a tutaj mamy nasze, a tutaj mamy od razu wszystko wydrukowane, naprawdę bardzo dobrej jakości i dam wam znać, jak zareagowali dziadkowie na właśnie na prezent od nas. Tak jak mówiłam, to jest album dla rodziców Gawa, a to jest album dla moich rodziców i tutaj co zrobiłam innego. Zresztą są jeszcze z ich wycieczki tutaj. Tutaj patrzę, że moi rodzice są z tyłu z wycieczki do Londynu wiele, wiele lat temu. I pomyślałam, że w tym albumie dla moich rodziców wyszukałam też zdjęcia mojej siostry i jej dzieci, żeby tak jak gdyby moi rodzice mieli wszystkie wnuki w jednym miejscu. Tutaj dedykacja dla nich. Także jeżeli nie macie pomysłu, albo macie już jakiś prezent, ale myśleliście, żeby coś jeszcze do tego dołożyć, to wydaje mi się, że to będzie po prostu fantastyczna sprawa. Teraz patrzę na dzieciaki nasze, ale piękne, naprawdę, fajne. Podoba mi się bardzo i serdecznie wam polecam. I ja zbieram się za przygotowanie lunchu. Dżemuruś, ty myślisz, że babcia w domu jest? Nie ma babci, nie rzucę, tak nie wolno robić. Jak było w szkole polskiej? Powiedz mamusi. Co się nauczyłeś dzisiaj nowego? Ja to jest. Nic? Nic a nic? Czemu rano? Co to jest? Nie! Kalendarz adwentowy Lego. Czekaj, jak to otworzyć? Cześć, kama, mamy? Oh, sorry. Oh, yeah. Oh, yeah. That is pretty awesome, isn't it? What? What's that? Look, you can make glitter. This is so cool. And even Santa's sleigh. Mm-hmm. This is so cool. Wow, I never had these before. I'm drawing the front. It's this way. W środku masz 24 pudełeczka. I codziennie możesz otwierać ile? If you can just remember what you tell. Dobrze, ale zaczniemy od numer 1, tak? Tak. Ale codziennie jeden. Gdzie jest numer 1? Tutaj. Ale nie teraz, dopiero musimy poczekać na grudzień. Nie na Christmas? Niedługo już. Ta-da! Mama postawi tutaj. And all you get is mashed up vegetables. Yum, yum. W wolnym czasie udało mi się nawet pomalować paznokcie. Zrobiłam sobie jedną typową hybrydę z Madame Glam i muszę wam powiedzieć, że to jest lakier, który mam tak mieszane uczucia co do niego, bo z jednej strony spoko, bo szybko się robi, raz, dwa, trzy, ale potem już z jednego paznokcia mi schodzi, ale zrobiłam się to na lenia, bo miałam wcześniej odżywkę na paznokcie, nie zmyłam jej wcześniej, ale zauważyłam, że jeżeli nakładam je na oczyszczone paznokcie, odtłuszczone paznokcie, to ona tak jak gdyby wżera się w nie
i usunięcie ich później graniczy z cudem i mam wrażenie, że bardzo, bardzo niszczy mi paznokcie. Zrobiłam też czekoladowe brownie i nigdy nie robiłam z tego przepisu, także taka nowość. Trochę dużo cukru tam było, ale... ale mam nadzieję, że będą smaczne. Zaraz pokażę Wam. Całkiem niezłe. Powinno być takie bardziej chyba ciągnące, ale zaraz przekroję i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tu wzięłam taki mniejszy kawałek. O Chrystusie, brodate, jakie to smaczne. Nasi sąsiedzi już mają święta w domu. James, I'm still oj. Watching you. Aluś już się do zwierzątek tutaj dobiera, tak? No zobaczcie, wszędzie święta. Nie wiem, czy bym chciała tak dekorować dom. Dajcie mi znać, chociaż takie delikatne dekoracje. Ja jestem Aga dla Ciebie, czy ja dla Ciebie jestem mama? Ty, gościu. Alek wszystko sprawdzę, testuję. A my tu przyszliśmy w ważnej sprawie. Choineczki mamy jeszcze, ale może tak właśnie zastanawiałam się, czy w ogóle powinniśmy mieć choinkę, bo Aleksander lubi wszystkie pompki ściągać z choinek, które są w sklepie, także boi się, co będzie w domu. Ale może mi się też prawdziwa choinkę w tym roku. Podoba Ci się Alek? A co on robi? Coś chyba gra. Alek już jest co? Kevin, maybe we should have this size. How long do you think our Christmas tree will last this year? Okay, how long the baby will last for? He's going to the right direction though. Dlatego nie zabiera się dzieci na zakupy. Tam się pijena para kłóci, wiecie. To jest taki właśnie problem z takimi robótkami DIY. Bo się ludzie kłócą niestety. Tak jak u nas było też zawsze. Ale nic. Dobra, słuchajcie, już chyba wybraliśmy. I dzisiaj nie będziemy robić zakupów, ale niedługo, mam nadzieję. I tym oto magicznym sposobem znaleźliśmy się w Tesco. Zobaczcie, jakie piękne dekoracje. Chociaż muszę się zastanowić, co bym chciała w tym roku. Tak? Zjadłeś już? Zjadłeś? No. Pieski, tutaj niebezpieczny jest Alusia, bo zaraz... Ten mi się podoba. Zobaczcie, już pomagać się spadł w tym. Ale to nie ma. O, ten pingwinik jaki słodki jest. I te mi się podobają. I, o, ten bowanek. Jak z tej bańki. Mr. Snowman. Elf on the shelf. I jeszcze jeden kalendarz, który wiem, że Jamesowi skradłby serca. Może udajmy, że go tutaj nie ma, a? Że nie widzimy. Dostawy w sobotę o 6 wieczorem są niespodziewane, ale przyszedł mój zestaw talerzy, Denby, o których Wam mówiłam z rana. Już to rozpakowałam oczywiście, a zobaczcie, jakie są piękne. Spadaj, szmatko, zobaczcie, jakie cudowne, ojejku. Piękny. I do tego talerzy oczywiście miejski. Ja myślał, że mam pająka w domu, a ja się nie boję pająków. Przepiękne są. Na razie jeszcze mam pełną zmywarkę, także nie mogę ich jeszcze włożyć i używać, ale może jutro mi się uda. I muszę Wam powiedzieć i pokazać, że to są nasze talerze, które mieliśmy wcześniej. Też z tej firmy, tylko ta seria codzienna, everyday. I one nam służą od ponad roku i są fenomenalne. Nie wyszczerbiają się, naprawdę są świetne. Dlatego jeżeli szukacie dobrych talerzy, to polecam. Ten są znacznie tańsze. Widziałam nawet ostatnio, że w Tesco można dorwać je za 30 funtów. Ten zestaw już jest troszeczkę droższy. Troszeczkę, ale mam nadzieję, że będzie starczał. Wystarczy mi na... O, Mikami, no, 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 this is my new pot. No, 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 no. Test its durability. No, thank you. Tym oto, nie wiem jakim sposobem, znaleźliśmy się przy końcówce tego filmu, kiedy już jest czas na spanie, już jesteśmy wykąpani, umyci. James wycina Mikołaje. Bardzo dobrze Ci idzie, synku, z wycinaniem tym. Nie wiem, czy Wam dobrze pokazuje, bo nie widzę podglądu teraz. I tak właśnie wygląda sytuacja wieczorna. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. To już chyba będzie Vlogmas.